Co jej dacie? Z Kanady, Lili Madel zostanie przez tydzień. Proszę. Dwa tygodnie pochodzi na piętnastkę. Muszę pojechać do Morzeszkiego po Lili Madel i koniec. Ale fajnie, to fajnie. Cały jesteś ubebrany. Polka uchodź. Kiedyś pamiętam, sprowadziliśmy sobie taki jakiś szampon z norek. Tak. No i tu Juridikus wymyty, wyszorowany. Potem pojechaliśmy nad Wisłę i nasi znajomi mówią, jak to? On z to błoto, a on z to takie błoto wyszedł z takimi strąkami. Wysek, umył się, otrząsnął i nowy pies. Cały szczęśliwy. Ale był po wystawie, było bardzo gorący. No, tak. Oni mówią, jak wy tak możecie? Bardzo ja nie. Sam, bo taki drogi. No to to był pierwszy rzut, słuchajcie, że my tu były. Pola, chodź na chwilę. Poczekaj. Znowu przez dziurę ucha wypadnie. A uszu nie brudzimy. Chodź. To jest dobrze, bo oni kapustę tarzą w wypadku. Tak, bo generalnie kapustę to nie ma kapustę. Ale pięknie tutaj. No. Chodź policja! Pola! Pola, chodź! Ani! Chodź tu, żebraku! To jeszcze szczeniak jest, chodź! Chodź tutaj, chodź! Ostatnia się... Lisia, chodź! Były... Ślicznie! Pola! Wyglądał pani w stronę, że pokrywa. Pola! Chodź! Tak, Polka tam biega, ucieka tam, gówniara jedna. Tutaj masz. Pola! Nie, tylko odejdę. Chodź! Się opuścić. Tutaj tego pola. To ona ma jeszcze większy dyskomfort. Dobrze, że pola przyjechała. Trzeba wziąć ten rimadę przez tydzień i zapodać. Tak, koniecznie. Widzisz? O, patrz, wyszła to sobie w razie. Ach, sobie dałaś do wiwatu, co? Dzień dobry. Dzień dobry.
tak, to nie ma sensu. Chodź, Amisiek. Chłopi do gry, to powiedzieli, że będę musiał do końca życia brać do tego stand-up.